Dziś w odcinku nagi kibic, który okazał się byłym piłkarzem, włoska drużyna jak Legia i Real oraz facet, który chce pobić kibicowski rekord Guinnessa. Zapraszam na shorty, w których jak zwykle znajdziecie najciekawsze piłkarskie historie z ostatnich dni. W ubiegły piątek do niecodziennego zdarzenia doszło na boiskach duńskiej Superligi, a dokładnie na jednym boisku w Randers, gdzie gospodarze podejmowali Silkeborg. W trakcie drugiej połowy na murawie pojawił się bowiem niezapowiedziany i nieodziany gość, który pobiegł na środek boiska i stanął na głowie. Dość niecodzienny widok, przyznacie. Jak się później okazało, to 53-letni Lars Elstrup, były piłkarz m.in. Feyenoordu Rotterdam i mistrz Europy z reprezentacją Danii z 1992 roku. Dla Elstrupa, który rok po Euro zakończył piłkarską karierę, to żadna nowość, bo już wcześniej wielokrotnie zatrzymywano go za pojawianie się nago w miejscach publicznych. Rzutem na taśmę w ostatnich dniach i godzinach okna transferowego kluby dokonywały mnóstwa gorących transferów. W ich cieniu znalazł się jeden dość specyficzny, o którym pewnie nie słyszeliście. Mianowicie Southampton podpisało roczny kontrakt z bramkarzem Stuartem Taylorem. Co takiego specjalnego jest w tym transferze? Otóż 35-letni Taylor jest na Wyspach określany mianem specjalisty od niegrania. Facet całą swoją karierę spędził na angielskich ławkach, rozgrywając przez 19 lat zaledwie 75 ligowych meczów, co daje niespełna 4 występy na sezon. Mimo to ma na swoim koncie 2 tytuły mistrzowskie. Z Arsenalem, z którym przez 8 lat zaliczył w sumie tylko 30 meczów we wszystkich rozgrywkach, oraz z Manchesterem City, w którym nie zagrał ani razu. Praktycznie bez ruszenia palcem z Arsenalem sięgnął też po Puchar Anglii. No a kibice Southampton już zacierają ręce, zastanawiając się, po jakie trofeum sięgnie, oczywiście z ławki, ze swoim nowym klubem. Jeśli nie wiecie, co to czeka Trade Trophy, macie prawo. Za sprawą sponsora od tego sezonu to nowa nazwa rozgrywek pucharowych dla drużyn z angielskiej League One i League Two, czyli odpowiednio trzeciej i czwartej ligi, oraz od tego roku drużyn z pierwszej i drugiej ligi. We wtorek ruszyła pierwsza seria spotkań, w której doszło do ciekawej historii. Na ławce Wycombe Wanderers w wyjazdowym meczu z Northampton zasiadł 43-letni menedżer Gareth Ainsworth, który swój ostatni mecz grał ponad 3 lata temu. Mając jednak do dyspozycji bardzo ograniczoną kadrę, a wśród rezerwowych kilku graczy z urazami, postanowił w 85. minucie przy prowadzeniu 2-0 z konieczności wpuścić na boisko samego siebie. Nie dość, że pomógł swoim podopiecznym dowieść końcowe zwycięstwo, to zaliczył też asystę przy trzecim golu w doliczonym czasie gry. Co ma ze sobą wspólnego Legia Warszawa i Real Madryt? No, poza tym, że niedługo spotkają się w jednej grupie Ligi Mistrzów, to dodatkowo obydwa kluby zaliczyły w ostatnich latach spektakularne wpadki z wpuszczaniem na boisko nieuprawnionych zawodników. Dla Legii historia z Beleszyńskim skończyła się walkowerem w meczu z Celticiem. Dla Realu wejście Czeryszewa oznaczało koniec przygody w Pucharze Króla. Teraz do tych dwóch klubów dołącza też włoskie Sassuolo, które w ostatni weekend zaliczyło jeszcze większą wtopę. W 65. minucie meczu z Pescarą 23-letniego Matteo Politano zmienił nowy nabytek Sassuolo, kupiony ledwie 2 dni wcześniej, Antonino Ragusa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-1, ale włoska federacja przyznała walkowerem wygraną gościom. Co się okazało? Problemem nie były żadne niedopatrzone kartki, a po prostu brak rejestracji Ragusa we włoskiej centrali, co spowodowało, że był on zwyczajnie nieuprawniony do gry w tym meczu. Ktoś z klubu zapomniał po prostu zgłosić go we włoskim Związku Piłki Nożnej jako zawodnika Sassuolo. I na koniec historia szalonego kibica z Anglii, który chce odzyskać swój rekord Guinnessa z 1992 roku. Ed Wood, na co dzień kibicujący Derby County, zamierza odwiedzić wszystkie angielskie stadiony profesjonalnych klubów w jak najkrótszym czasie. W 1992 roku Ed ustanowił rekord, który w sezonie 94-95 pobił Ken Ferris, zaliczając w ciągu 237 dni 92 obiekty w 4 najwyższych ligach angielskich plus stadion szkockiego Berwick Rangers, znajdujący się na terytorium Anglii. Dlaczego Ed czekał aż 10 lat z próbą odzyskania rekordu? No, ponoć jego dziewczyna zagroziła mu zerwaniem związku i dopiero niedawno udało się ją przekonać. Ed w tym sezonie był już obecny na 11 stadionach, a swoją misję planuje zakończyć w lutym. Do swojego wyzwania dołączył też szczytny cel, bo w trakcie akcji
będzie zbierał pieniądze na mężczyzn zmagających się z rakiem prostaty. Czekam na kogoś, kto powtórzy jego wyczyn w Polsce. Na dziś to wszystko, dajcie znać, która historia spodobała Wam się najbardziej, a w kolejnych shortach widzimy się już za tydzień.